Jeżeli kiedykolwiek w prawdziwym życiu chcecie sobie grać na takich automatach, pamiętajcie, że róbcie to tylko dla zabawy. Nie róbcie to z nadzieją, że coś wygracie i się na tym zarobicie, tylko to róbcie dla zasady. Chyba powinienem o tym powiedzieć trochę wcześniej, ale... Nie dla zasady, dla zabawy, przepraszam. Przejęzęczyłem się, chodziło mi o zabawę. Pora na kolejny wspaniały dzień, gdzie zarobimy miliony, czat. Jezu, cały dzień widziałem się dwa dni z moją gąską, gąsko! Gąsko, hej! Hej, mogę z tobą iść do toalety? O, dziękuję. Ty umiesz korzystać, ale ty mądra gąsko jesteś. Ale jesteś mądra i jeszcze spuścisz po siebie. Wow! A ty stara, kiedy się stąd wyniesiesz wreszcie? Ile ty już masz lat? Czy ile jeszcze będę musiał ciebie znosić? Dobrze, że mnie nie słyszysz. Mijego oglądania gąsko, idę pracować, siema. Ale... Aaaa! Okej. Okay. Przepraszam, nie zwracałem uwagi, gdzie jadę. Nocowa chory i obstawianko typowy dzień hazardzisty. No, dokładnie. To znaczy, jakiego hazardzisty? To chyba nie o mnie mówisz, bo ja tutaj jadę się zająć nie bachorem, a ukochanymi dziećmi idę się zająć po tym, jak kupię sobie jedzenie. Wydajmy mniej na jedzenie, żebym mógł wydać więcej na swoje hobby. Zapłacę 10,50 za te zakupy. Ja pierdzielę, kupuję tylko kolę i obiad. O Jezu, już się wieczór zrobił. Ja pierdzielę, jak ten czas zapierdziela. Zapomniałem, że jest styczeń. Wchodzę do sklepu, jeździ dzień, wychodzę, jest noc. To idziemy skosić trawnik. Mamy jeszcze 3 godziny 47 minut. Powinniśmy się wyrobić z tym w godzinkę i zarobimy dużo kasy, bo koszenie trawnika jest zajebiście opłacalne. Ja pierdzielę, chłopie, czy ty jesteś pijany, że ty tak prowadzisz? Jak ty jedziesz? Czy ty na rowerze nie potrafisz jechać? Dobra, szybki speedrun, szybko golimy. Czuję się jak ten dzieciak z amerykańskiego filmu, który po to, żeby stać się milionerem, na samym początku kosi trawnik ludziom. Czy zauważyliście, jakie to jest nie fair? Za granicą, jako dzieciak możesz pracować w USA. Idziesz skosić trawnik sąsiadowi, a w Polsce? W Polsce twój sąsiad nie ma trawnika, twój sąsiad ma, nie wiem, piwnicę. Jak ma piwnicę, to jest dobrze. Jak ja mam to ogolić, jak jest tak ciemno? No da fuck. Jakim cudem stać was na taki duży ogródek, a was nie stać pajacy na światło? No zainwestowaliście w złą rzecz. Zainwestowaliście we wszystko, ale zapomnieliście o świetle. No proszę, zaakceptujcie mi tę pracę. Ja tu życiem ryzykuję. Dosłownie życiem ryzykuję. No nie, no chyba sobie żartujecie, że mi nie akceptujecie tego. Wiecie co? Ja tutaj jutro przyjdę i zabieram wam psa. No, dostał w tyłek. Bardzo dobrze. Czat, już nie brońcie tak tego psa. Przychodzę, golę mu tutaj trawnik. Jego właściciele mają wywalone na niego. Oni nawet już tutaj nie mieszkają. Nikt nie dogląda tego domu. Nikt nie karmi tego psa. Ten pies rzuca się na mnie, bo jest tak głodny, bo nie ma właścicieli. To nie moja wina. Zobaczcie, widzicie, nawet go tu nie ma. Piesku, czy już możesz przestać udawać, że cię tu nie ma i się pokazać, żeby nie było, że uciekłeś z mojego powodu? Przepraszam, czy on szczeka i macha ogonem, bo się cieszy na mój widok, ale jednocześnie na mnie warczy? Czy ty mnie jednocześnie lubisz i nie lubisz? Gdzie jest tutaj jeszcze niby trawa niezgolona? Gdzie ja niby to jeszcze ominąłem? Wow. Dobra, elo piesku. Do następnego razu, jak urośnie wam znowu trawa. Moi właściciele nigdy nie wrócą, bo nie wiem, bo zaparkowali i nigdy nie wrócili. Dlaczego nikt się w sumie o to nie martwi? Pójdę sobie do swoich kidosów. Zobaczę, co mój kidosów. Siema, kidosy. Co tam u was? No, kocham cię, niebieski robociku. Wcale nie wolę twojego brata. Cześć, kocham ciebie, niebieski robociku. Wcale nie wolę twojej siostry. Dobra, to cześć. No i jak zawsze, jak każdy stary, zostałem włączone światło. One chcą iść spać, ale ja im zostawiłem włączone światło. Czy one się bawią w ognisku? Dlaczego tutaj wszędzie jest smoła? Czy waszą ulubioną zabawą jest... Aaaa, pójdźmy do ogniska, ale będzie śmiesznie, ha, ha, hi, hi, ha, hi. Czemu w ogóle w tym sklepie jest jedzenie, skoro tutaj są same roboty? Ten sklep jest dla mnie? Ja chciałem teraz w tym mieście odkryć coś nowego. Po pierwsze, mamy nowe miejsce z maszynami do gier. Z maszynami, których jeszcze nie odkryliśmy, gdzie może zbijemy fortunę. A po drugie, mamy domek na drzewie do eksploracji, którego wcześniej nie widzieliśmy. Ale fajny domek. I w tym domku niczego nie ma? Ale fajny domek. Zawsze chciałem mieć domek na drzewie. O, siema piesku, ja wiem, że już mnie widzisz i już ci się przypomina, że twój najzajebistszy... O Jezu, naprawdę myślałem, że na to wjadę i wyskoczę. Wow! Wow, 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 pizza! Minigolf! Shooting gallery, pirata! Wow, jakie fajne miejsce to jest! Pizza prosto z pieca! $2 za gierkę, dobra, zagrajmy, zagrajmy. O nie! W najgorszym możliwym miejscu! Nie, ta gra jest gównem, nie podoba mi się to. Weekend Redemption Center.
Okej. Okay. Czy ja właśnie zarobiłem 788 ticketów na tym, że ja nic nie zrobiłem? Wcześniej miałem. A, okej, okay, rozumiem. Co to jest? A, to jest jackpot. Tego nie lubimy. To jest gówno oszukańcze. To jest price here. Golf! 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 Tak, poproszę, ja chcę zagrać w golfa. Tak, tak, tak. 18 za 8 albo... Okej, 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 to biorę to. Dobra, czyli muszę trafić tutaj. O nie, za mocno. Chociaż... Chociaż nie za mocno. Jest okej, okay, jest okej. Okay. I teraz delikatnie. O, pięknie, 2. Zajebiście. Dobra, chyba też to trzeba zrobić na 2. Tutaj chyba nie ma hole in one. Chociaż może, nie wiem, zobaczmy. Nie, nie, nie. Oj, 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 dobra, dobra, dobra. O, pięknie. Tutaj jest daleko trochę, ale tutaj... Czy tutaj nie ma dziurki? Tak, tutaj jest dziurka ze skrótem, ale ona się wysuwa i wsuwa. No! Było tak wisiutko, not like this. Dobra, tutaj możemy trochę mocniej przyfasolić, będzie okej. Okay. To się mocniej. A, niestety w trzech. A, niestety w trzech, czat. Niestety w trzech. Polećmy mocno. O nie, odbiłem się od tego. O ja pierdziele, nie no, jak to, jak debil. Dobra, ale mogę się odbić od tego mocno i będzie spoko. Klik. O fuck, czemu się tutaj zatrzymałeś? Powinno wlecieć. Ja bym trochę mocniej uderzył, może o nie, 4. O nie. Naprawdę? Jakim cudem? Chyba was powaliło, no jakim cudem to nie weszło? Dlaczego niby? Aha, teraz jest spoko, tak? Walcie się na ryj. Dobra. No! Nienawidzę minigolfa. 5, jaki wstyd na 5 to zrobić. Ja pierdzielę. Dobra, tutaj trzeba tam. I trzeba z całej siły przyfasolić. Będzie dobrze. Let's go. Patrzcie. Trzeba trochę mniej niż z całej siły. Oj, 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 oj. Oj, nie, jest dobrze, jest dobrze. Jest, mam idealnie prostą linię. To wszystko było zaplanowane. I patrzcie. To chyba sobie żartujesz. Przecież to idealnie leciało. Przecież to idealnie leciało. Chyba sobie żartujesz, gościu. Ja pie... Ale nie, to gra, ta gra jest gównem czasem. O, patrzcie, patrzcie jak prosto, patrzcie jak łatwo. I dlaczego to nie był hole in one? Co to miało być? Dlaczego to nie był hole in one? To miał być hole in one. No, Rzeszulek, przestańcie mi moją piłeczkę prześladować. Ale to jest najgorszy minigolf, jakiego grałem. Jeszcze nigdy się tak źle nie bawiłem na minigolfie jak teraz. To co za minigolf dla pajacy jakiś? On jest dla jakichś totalnych... O, nie wiem. No, chyba sobie żartuję, że to nie był hole in one. To był idealny hole in one. Nie było za mocno, było idealnie, to było idealnie. Po prostu macie ból dupy o to. Macie ból dupy o to, że taki dobry gracz przyszedł do was. I specjalnie mnie udupiacie tutaj. Nie no, no to ta gra udaje. Ta gra udaje. I które to niby jest tutaj poprawne? Pierwsze, drugie czy trzecie? Pewnie drugie. Ha! Mówiłem. Łatwo. Dobra, tutaj muszę się dostać tam, czyli uderzamy w środek tego. Czemu ty się nie odbiłeś pod kotem 90 stopni? Chłopie. No, jak tak to jest? Jak w tej... No, chyba sobie żartujesz. Czy tutaj jest jakiś wiatrak, który zepchnął moją piłkę na bok nagle? Leciało idealnie prosto i nagle zepchnę... Dobra, rzućmy mocno. Okej, okay, nie doleciało. Rzućmy mocniej. Okej, okay, nie doleciało. Rzućmy z całej pety. Słucham? Przecież to była cała peta, nie da się mocniej. A teraz działa! Nie no, to jest żałosne. Jakim cudem wtedy nie działało, a teraz działa? Co? Kto to za oszukany minigolf? Dajcie mi wyjść z tego... Nie no, dajcie mi z tego wyjść. Dajcie mi z tego wyjść, dajcie mi z tego wyjść. Ja nie chcę już grać w tego minigolfa. Robiłem speed na tego minigolfa. Ten minigolf to jest oszustwo, to jest chamstwo i to jest po to, żebym ja się czuł źle. To jest specjalnie pod to nastawione, żeby streamer czuł się źle. To jest okrutne! Ja... Co? Przez ścianę przeleciało? Dobra, muszę się dostać tam, czyli z całej pety uderzam w to. Co? Przecież to przeleciało przez bandę! A teraz już nie! Ta gra to jest tak zabugowane gówno. Już było takie pole z takim kamieniem. Czyli ta szczelina tutaj nie jest specjalnie po to, żeby przejść, to po co ona niby jest?
No, no. Nie. Czego od Alfy ja oczekuję? Ja dzisiaj szukałem, jaką zrobić miniaturkę pod film. I okazało się, że w The Coin Game już grali wszyscy rok temu. I nie wiem, czy ta gra się nawet rozwinęła od tamtej pory, ale wszyscy w nią grali już od rok temu. Ta gra miała rok na to, żeby poprawić te błędy. Czy mi cały czas spada HP, jak gram w minigolfa? Dlaczego mi spada HP, jak gram w minigolfa? Przecież ja nie mogę zjeść. A co jeżeli byłbym gorszy w minigolfa? I co jeżeli bym nie umiał grać w minigolfa? To co? Bym zginął? Z wycieńczenia? Idealnie trafiam i mnie odbija od tego. Nie wydaje mi się... Czy wy to ogarniacie? Ten dołek był ustawiony pod to, żeby to było hole in one. Wypadło i kurna nie trafiło. Ja pie... Nie no, to... Dobra, inne minigierki w tej grze były okej, ale ta minigra jest takim gównem totalnym. Ja bym nie miał w tę grę rozegrane 2 godziny, teraz bym zrefundował. No, zajebiście. Living Golf i nigdy nie wracam. 16 HP mam! 1000 tiketów, okej, to było prawie tego warte. Czemu wy się palicie? Przestań palić koleżankę. Ej, gościu. Dlaczego palić koleżankę? Co, myślisz, że to jest okej zachowanie? Wiesz, co my mówimy takim prześladowcom jak ty? Mówimy im, prześladowcy do jeziora, do wora, wór do jeziora, proszę. I za karę tutaj będzie siedział bandyto. Idziemy, halo, przesuń się, ja chcę zagrać. Idź se. Ja chcę zagrać. Siema, ho, gramy. Dajesz pajacu. Tak się akurat składa, że jestem mistrzem w tę grę. Ha! 1-0. Łatwo z tobą. Dobra, i patrzcie, teraz... Ha! Prawie się udało. Nie spodziewał się tego. Głupi robot. No poddaj się, i tak nie masz szans. Oddawaj mi swoje bilety. Ha! I co? Nie radzisz sobie. A tak. Jak ty ze mną grasz, jak ty nawet rąk nie masz? Siłą umysłu? To jak możesz grać ze mną siłą umysłu i być takim słabym? To chyba nie masz zbyt potężnego tego umysłu. Ale muszę przyznać, skubany się dobrze broni. Pora na mój... Popisowy atak. Ha! I popisowego ataku już nie wytrwał. I co, gościu? No poddaj się. Ty nie wiesz, gościu, o co gramy, ale gramy o 10 tysięcy biletów i gramy o twoje życie. Jeżeli wygram z tobą, musisz mi być posłuszny aż do końca swojego życia. A tak się akurat składa, że roboty żyją dłużej niż ludzie. Zatem trochę mi posłużysz. Wow. Chyba kolega się wkurzył. Chyba mu trochę na odcisk wlazłem. No dajesz chociaż jeden punkt. No siema. Widzisz, jakie two... No nie cieszcie się tak, no przypadek, miałem laga akurat, widzicie? Widzicie, 4-1, miałem laga, nie liczy się. No dalej, ziomeczko, czy możesz się już poddać po prostu? Jest 5-1. Ha! Łatwo z tobą! 400 biletów. O! Nie wiem, czat, czy wiecie, ale moją pasją... Nie wiem, czy po mnie widać, pewnie tak, ale moją pasją jest koszykówka. Łatwiutko, czat. No, 27, a rekord był 12. Jeszcze raz, czat, spokojnie, jeszcze raz. Mówiłem, czat, że jestem w tym ekspertem, to mi nie wierzyliście. A teraz kto się śmieje? Łatwo. 240 tiketów. Patrzcie, jakie oro. Ale już nie chcę grać. Tracę HP, ja już nie chcę grać. Czy mogę już przestać grać? Ja wiem, że jestem dobry i wiem, że wszyscy chcecie patrzeć na mnie, jak gram, ale już wystarczy. Ja wiem, że ci się podoba i wiem, że chcesz grać dalej, ale czy możesz już mnie zostawić? Tak jak mój kumpel śpiewał, pizza pepperoni, każdy ją zje. Ode mnie, mój przyjacielu, odwróciłeś się. Dobra, czat, no to I guess wracamy do domu. No co innego mamy robić, jak nie powrót do domu, moi drodzy? Pora na powrót do domu, oczywiście nie autobusem, bo nie jesteśmy leniwi, tylko elegancko na rowerku. O, gąsko, dzień dobry. O mój Boże, ty nie masz jedzenia! Gąsko, przepraszam! Przepraszam, gąsko, wiem się, przepraszam! O, już. A rybki? A rybki jeszcze mają dużo. Już proszę, gąsko, proszę. Smacznego, gąsiunio, smacznego. Ale jutro będzie słonecznie i bez chmurek, tak jak lubisz. Co ty na to, gąsko, żebyś wreszcie wyszła z domu? Odkąd tutaj się wprowadziłaś do nas, to nie wyszłaś z domu nawet ani jednego razu. Może jednak spróbujesz. Nie jest tak źle na dworze. Są tam miłe roboty. I takie fajne są takie fajne... Okej, rozumiem.
Okej, okay. No dobra, Gąsko, no okej, okay, rozumiem. No następnym razem, kiedyś wyjdziemy razem, wierzę. Dobranoc, ja idę spać, Gąsko. Do jutra, smacznego. Ja wiem, że to drażliwy temat dla Gąski, wychodzenie z domu, ale może jutro się zdecyduje. Cześć, niebieski kotku, dobranoc. Jedziemy do najlepszego miejsca, gdzie są maszyny i dzisiaj zarobimy miliony, czat. Dzisiaj jest ten dzień. Och, och, o Boże, o Boże, o Jezu, o Boże, o Matko. Dobra, żyjemy. Uff, w sumie moglibyśmy samochód wynająć na jeden dzień, skoro mamy tyle pieniędzy, skoro jesteśmy tak bogaci. A bogatemu zabroni, bogatszy. Ale czy to jest stacja do ładowania robotów? Jesteście dziwni. Tutaj jeszcze nie byłem. Co tutaj jest? Lotto tickets! O, są zdrapki za dolara, za 5 dolarów, za 10 dolarów i za 25. Co jeszcze tutaj mogę kupić? Baterie. O co mi baterie? Prawdziwe jedzenie! Tutaj jest prawdziwe jedzenie! Kanapki i mleko! Tutaj było cały czas prawdziwe jedzenie. O tym nie wiedziałem. Po co mi akumulator? Pora na zdrapki, czat. Zacznijmy, czat, od tej najtańszej. O! Dwa motylki! Jeszcze jeden motylek! Jeszcze jeden motylek! Jeszcze jeden motylek! O nie! Czwórka! Ale dobra, to i tak się zwróci. Trójka! Nie! Jedynka! O! Nie, nie, nie! Nie jedynka! Nie jedynka! Dwójka! Okej, okay, nieźle! Nie! Ale gówno! Teraz to za 5 dolarów! Okej, okay, czwórka! Pik! Pik! Zajebiście! O nie! Czwórka znowu! Kurna! Dobra, zwróciła się, zwróciła się. To oznacza, że możemy kupić kolejną. O! Orzeł! O! Pik! O nie, jedynka, nie, nie, nie. O nie, 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 nie. Okej, okej, okej. Okej, dwójka. Nie! Za gówno! Weźmy tą za 10 dolarów. Okej. Czy ona się zwróci po pro... Okej, jedynka. O nie, 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 proszę nie. Smoke 40. Dobra, 10 dolarów, zwróciła się, zwróciła się. Kupmy jeszcze jedną. 40. Nic. 40. O mój Boże, wiedziałem, że było warto. Wiedziałem, że było warto. Wiedziałem, że było warto od samego początku. Od samego początku wiedziałem, że było warto. Od samego początku wiedziałem, że było warto. Nie zwątpiłem na tę sekundę. Dobra, i teraz za 25. 12,50, beznadziejnie. Nie, proszę nie, proszę nie, proszę nie. No, rzecz do... To był po prostu pech. O nie, dwa. Cztery, nieźle, cztery, nieźle. Uuu, kubo! Ile? O nie, 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 nie chcę trzech trójek, nie chcę trzech trójek, proszę nie. Jedynka. Ryba też jest spoko. O nie. Okej, okay, prawy dolny. Ale się zestraliście, czat. Okej, mamy rybę, mamy rybę. Nie, ja pierdzielę, nie, proszę, nie, nie, nie. Okej, mamy drugą rybę. Możemy wyjść na plus. Tutaj już ryby raczej nie będzie. Ja pierdzielę, no nie, 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 no kurwa, nie no. Ostatnia, 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 ostatnia. Kurde, świetny start. Ja pierdzielę, no nie no, że nasraj się mi do mordy. Ile kosztuje samochód? 850 dolarów. Czy wy się zestraliście? Kogo na to stać? Trzeba zarobić pieniądze i musimy się odbić na tych zdrapkach, czat. Ja mam metodę, jak zarobić pieniądze. Jest to sprzedaż niebieskich kotków. Nie mówcie tego faki. Sprzedamy zdrapki, idziemy zdobyć niebieskie kotki i będziemy sprzedawać niebieskie kotki. One są bardzo opłacalne. Ja wiem, czat, ja wiem, kontrowersyjnie, ale musimy. Mieliśmy 100 dolarów, a mamy 27. Ja nie wiem, jak to się stało. Mieliśmy tyle pieniędzy i nie mamy. Ja nie wiem, gdzie one wyparowały. Jakim cudem? Przecież byliśmy tak bogaci jeszcze przed chwilą. Ludzie na czacie się pytali, Boże, skąd pan ma tyle kasy? Autobusie, czy cię je popierdzieliło? Nawet po swoim pasie nie jeździsz, pajacu. Dawaj mi wszystkie niebieskie kotki. Dawaj mi wszystkie swoje niebieskie kotki. No! No, come on, jakim cudem? No jak to nie jak to nie trafiło niby? O! O! Dwa za jeden! Dwa za jeden! Dobra, weźmy młotek i zobaczmy, ile są warte to. Jeden niebieski kotek, jeden młotek, drugi niebieski kotek, trzeci niebieski kotek, czwarty niebieski kotek, lód. 14? Okej, okay, czyli kotki są warte 14, hammer jest warty 2,50.
Dobra. On tutaj więcej płaci. Fun Capacitor, Prime Prizes, Common Slingshot. Czyli ja bym kupił ołówek. Czy ja mogę kupić tutaj ołówek dmuchany za punkty? On jest więcej ba... Ała! Czy ty w ogóle nie patrzysz, jak jeździsz? Dobra, może się okaże, że mogę za punkty kupić coś, co mogę tam sprzedać drogo. To mój ulubiony zespół! Rasta Banan! Rasta Banan, zauważ mnie! Tutaj jestem! Rasta Banan! Jestem twoim największym fanem! To jest chyba teraz dużo warte. Jak tutaj już jesteśmy... Ej, to jest fajne, to jest jak Tetris. Aha. O, fuck. Nie! Ej, to jest zajebiste. To jest chyba jedna z moich ulubionych gier tutaj. Aaaa! Aaaa! $80? A nie, 18,50. Naprawdę za tyle tiketów 18,50? Nie opłaca się. To już lepiej niebieskie kotki sprzedawać. Na chatę jeszcze nie idziemy, ale idziemy po zdrabki. Po co mam pracować jako niania, skoro mogę po prostu sprzedawać niebieskie kotki? To dużo bardziej się opłaca. No nie może być jedynka obok jedynki. Możesz... Jakim cudem już trafiłem dwie dwójki? Okej, okay, tank full. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Proszę, 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 proszę. Uuu! Uuu, 250. Okej, okay, wokół nie było żadnego. Ale gówno. Jak to jest możliwe, że klikam w losowe pola i zawsze gówno jest ta maszyna, nawet nie zbieram tych opakowań. Posprzątaj swój sklep, burdel masz w sklepie. Posprzątaj sobie go. Nie, tutaj jest wyjście. Nic nie mówimy o tym gąsce, czat, rozumiemy? Cześć, gąsko, co tam u ciebie? Jak się bawisz? O mój Boże, nie masz jedzenia. Jedzenie dla gąski. Siup, siup, speedrun. Już do ciebie, gąsko, wracam, wiem, że jesteś głodna. Cześć, gąsko, mam jedzonko dla ciebie. Uf, gąsko, zdążyłem. Smacznego, gąsko. Podejrzewam, że się zbugował. Boże, kaczucho, czy ty spałaś ze mną w łóżku? W sensie, nie żebym cię krytykował, czy cokolwiek, ale takie właśnie zapytać o zgodę, czy ja jestem z tym okej. Okay. Dobra, czat, musimy kupić nowe mieszkanie. Nie wiedziałem, że relacja z kaczuchą pójdzie w tym kierunku. Nie do końca mi się to podoba. Będzie trzeba się wyprowadzić. Katfu na was, oszuści złodzieje! Kuńcwoty jedne, katfu! Ja chyba zacznę jechać pod prąd z nadzieją, że samochód we mnie wjedzie. Biorąc pod uwagę moją egzystencję. Ale może się uda wygrać w drabkach teraz. Może tym razem się uda wygrać główną nagrodę $600. Coś mi się trochę wydaje, że szybciej bym zarobił te $600, ja bym po prostu je zarobił zamiast wydawać na zdrabki, ale to jest głupie przeczucie. No złaź z drogi! Ty też, pajacu, złaź z drogi. I ty, Kidosie, złaźcie z drogi. Ja tutaj przyszedłem pracować. Krajon Red, on płaci 100% więcej za krajony. Kupujemy krajony, czat. Dobra, zobaczmy, ile zarobiliśmy. Dobra, trochę tego jest. Dobra, zobaczmy, ile zarobimy, czat. Dajesz, wciśnij. $5 za jedno. Kurde, nie wiem, czy to takie warte. Lody bardziej się opłaca. Wystarczy już zarabiania kasy, bo zaczęliśmy zarabiać tyle kasy cały czas. A zobaczcie na to, że my mieliśmy grać w grę o maszynach do gier, a nawet nie poszliśmy na maszyny. No co chcesz, pajacu? No chyba... No, chodźcie, gościu, chyba. Chyba cię moje... Co ty, o tak po mnie przejechałeś? Na policję cię zgłoszę, pajacu. I zobaczymy, czy będziesz taki mądry. Pora na maszynę, na której się zarabia najwięcej. Motylki są takie easy. Dobra, spierdzieliłem, ale dobra, to był przypadek, to był przypadek. Patrzcie teraz. Okej, motylki, czy możecie przestać udawać? Motylki, czy możecie przestać udawać? Robię z siebie debila. Łatwo, łatwo. Jeden tylko fioletowy, dobra, dobra. Dobra, czerwony. No come on, jakim cudem! Dobra, niebieski, niebieski, niebieski. Dobra, teraz, teraz, teraz. Nie, za wcześnie, myślałem, że... O Jezus. Dobra, teraz, teraz, teraz. No coś musi wpaść. Wow, 10 tiketów. No wyjść! Pamiętacie, co mówiłem o motylkach? Motylki to jest najbardziej obstrana gra. Jest takim skamem totalnym, jest beznadziejna. Gra dla debili, trzeba być debilem, żeby w to wygrać. Ale easy, 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 easy. O, o, mamy karty dwie, zajebiście! Brakuje nam jeszcze pomarańczowej, żółtej, białej. O, mamy pomarańczową, brakuje nam tylko żółtej i białej. Brakuje nam tylko dwóch kart i zarobimy zajebiście dużo tokenów. Aj, no wejdź, ta karta nigdy nie chce wejść. Zawsze jest o dwa przed albo dwa po.
Nie to da... O, karta, ale czerwona. Ale że czerwoną kartę mi dajecie. Nie białą, nie żółtą, tylko czerwoną. Mamy już dwie czerwone karty. Po co nam trzecia czerwona karta? Nie no, nie ma szans już na kartę. Dostałem bonus play, ale nie ma szansy na kartę. Poskamowała nas maszyna. Bo nie wiem, czy widzicie, ale tam jest takie kółeczko po środku. I to kółeczko po środku pokazuje, czy będą bonus tokeny, czy będzie card drop, czy będzie coś innego. Ja się staram to wcelować na card dropa, ale za każdym... A, dobra. 1000 tiketów, hurra! To jeszcze nie graliśmy, czat. To jest jakaś nowa gra. Okej, dobra, rozumiem. On trochę pod kątem rzuca, on trochę pod kątem rzuca. O, pięknie! A nie, teraz za mocno, teraz za mocno. Aj, prawie idealnie. Ale to się opłacało, to było spoko. Oj, come on, no było to idealnie, no co to ma być? No przecież idealnie to wrzucam, no... Okej, 250. Okej, już zarobiłem, a jeszcze nic nie zrobiłem, zajebiście. No weź upadnij monetką, upadnij. O, tak, ładny dropik. Wykoń puszerze, najważniejsza jest cierpliwość. No, niestety dwie pionowe monety, ale upadnij. Dobra, nie ma co pionowych robić, bo pionowe nie chcą spaść. O, ładnie sypnęło. Wiem, że nie opłaca się kupować z drapek, zauważyłem. Ale miałem nadzieję. Dobra, zajebiście. 5. Ja chcę tą stówę, no dalej. O, ile sypło. Ja chcę doładować jeszcze, daj mi doładować, proszę. Ej, to jest scam, nie opłacało się fest. Dziękuję ślicznie za dzisiaj, czacik. Było super fajnie, świetnie się bawiłem. Fajny był coin game, ale już myślę, że wystarczy. Już mi się troszeczkę przejada, już trochę też mi się nie chciało grać go dalej. Myślę, że wyczerpaliśmy temat coin game'a na chwilę obecną. Ale znajdziemy inne gierki tego rodzaju, spokojnie. Do jutra, czat. Siemka.